Mam dobrą wiadomość, jedziemy. Odczytali naszego maila. Dzisiaj zadzwonili, dzisiaj jest niedziela. Może tak będę nagrywał, lepiej będzie mi widać. I brykamy, jesteśmy już po obiadku i wszyscy jedziemy zobaczyć Belusia, bo można, wcześniej jednak nie można było, bo był pod lampą taką grzewczą. Ale będą wrażenia znowu. Więc trzymacie kciuki, jedziemy zobaczyć, a wy razem z nami. Jesteśmy już na miejscu, właśnie przyjechaliśmy. To jest właśnie ta klinika. Recklinghausen, tu jest cały parking. I ona jest 24 na dobę. Oni, jak tu widzę, już 20 lat są na tym rynku. No, więc teraz idziemy zorientować się, jak, co. No, więc w czwartek tu właśnie przyjechaliśmy z Gabi i z Nikolą. W końcu widzicie całą naszą rodzinę, bo tylko ja się ostatnio nagrywałem. Pozdrawiamy i dziękujemy wszystkim za wsparcie dla Belusia. Chodźmy. Jesteśmy już, czekamy, zaraz nam przyprowadzą Belusia i będziemy mogli nawet z nim wyjść przed klinikę, żeby wszyscy będą mogli z nim się zobaczyć. No, więc to tak to wygląda. Tu jest recepcja. No. Jak w klinice takiej. Tu waga jest. No tutaj też jest takie, też taka apteka. No i tutaj jest to, że to można jakieś te lekarstwa dla swojego pupila kupić. Więc czekamy zaraz. Jezu, takie wyczekiwanie to jest katastrofa. No nie? Najgorsze. A dalej już nie możemy wejść, bo on tam gdzieś jest. I tutaj czekamy na razie dziewczyny, po prostu na zewnątrz. Też się chyba nie mogą doczekać. Jest Beluś, żeby nie spadł. Tuk. Widzicie, jak on ma tu porąbione? Jak Beluś. Jeszcze trochę Beluś. On potem ma, bo on... Żeby się nie lizał. Nie lizał i żeby nie gryzł, bo on... No co było? Nie zapomnieliśmy o tobie. Nie zapomnieliśmy. Zaraz przyjdzie. Ciężko mi go nagrywać, bo on... Beluś, pokazuj się. Zobacz, kto przyszedł. Trzymajcie go ciepło. Tylko nie ciągnij się za ten kabel. Tu, ej. Gabi, nie ciągnij, uważaj. I will do everything I can for you.
Jesteśmy w takim gabinecie, jak przywieźliśmy, to też tu byliśmy. Tak. To jest tak samo jak u weterynarza, taki. No. Żak boli się troszeczkę tak na cieszy już, tak? No. Co? Byś pograł w piłeczkę, co? Z piłeczka czeka na ciebie. Jesteśmy w samochodzie, 15 minut było super. No, człowiek, za krótko, każdy no, chciał już tak go wziąć, się, ale sami widzieliście, już, znaczy wy nie widzieliście, jak on wyglądał właśnie. No szkoda, szkoda, że go nie nagrałem, jak on, w jakim on stanie, on ledwo stał, on ale się chwiał. On leżał, on... Znaczy on leżeć się nie chciał za bardzo. Leżał, ale on tutaj, Wojcie, on tylko leżał. Gdzie on zazwyczaj on zawsze stoi, on, to on teraz na przykład leżał, a teraz to pełen energii. Machał, cieszył się, jak dawny nasz Beluś, dosłownie. Zrobiliśmy zdjęcia, więc będą te zdjęcia na końcu filmu. Ja wstawię filmik dzisiaj. Znaczy dzisiaj, no będziecie wiedzieć, że już jest filmik. Pani widzieć Balusia takiego jak wszedł. No jest. Albo tylko jeszcze. Jeszcze jutro, bo jutro jest poniedziałek i operację będzie miał, więc tak. Jedziemy do domu już zadowoleni. Naprawdę chcieliśmy bardzo, bardzo podziękować z całego serca wszystkim, którzy nas wspierają duchowo, też ci, co finansowo nas wspierają. Chcieliśmy tak samo bardzo mocno podziękować z całego serca.